Jestem sobie farmerem, la 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 la. Siemano, z tej strony Araulen i witam was w 15 odcinku symulatora Farmy 2014 na moim kanale. Dzisiaj sobie kontynuujemy orkę. Takie małe pole sobie wziąłem, żeby raz, dwa to załatwić, nie bawić się z tym, a tamto pole załatwimy pracownikami. I tak na początek, przepraszam, że tak długo nie było odcinka z SF-a, ale uporczywie czekam na pewną rzecz związaną właśnie z SF-em 2014 i którą chciałbym wam pokazać. W związku z tym, no niestety muszę jakby to czekać, jeszcze raz czekać, żeby to wam pokazać. I chyba, kurde, przez tą weryfikację plików gry skasowałem moldy. Oż kurde, no nic. Przeżyjemy jakoś, najwyżej później jeszcze raz zmoduję. Więc co to za rzecz i w ogóle, niech to będzie tajemnica póki co. Jeśli będę mógł, to wam to pokażę, jak najszybciej się będzie dało. Ale to coś ciekawego i myślę, że wielu widzów może być tym zainteresowanych, i tych obecnych, i tych przyszłych, bo to dość ważna rzecz związana z SF-em 14. Niektórzy pewnie się domyślają, o co chodzi. Tam kilku osobom też wspominałem o tym, ale na wizji nie będę tego mówił. Więc tak jak mówiłem, raz, dwa sobie to zaorzemy, a potem sobie ogarniemy za pomocą pracownika tamto pole. I może jeszcze coś zakultywujemy. Może coś, jakiś kultywator lepszy kupimy albo coś. Te pługi wyglądają tragicznie tak wysoko i kurczę, tym traktorem trochę rzuca. Ale ups. Mam nadzieję, że w DLC się to zmieni w końcu. Tam będzie całkiem nowy system tej mocy i w ogóle. I że taki traktor w ogóle nie będzie w stanie podnieść tych takich pługów, bo to by było bez... To jest obecnie bez sensu, a wtedy już w tym DLC, skoro mają być poprawki, to by nadal takie występowało. To by było kompletnie bez sensu. Więc chłopaki z Playwaya, liczę, że się postarają pod tym względem. I mnie nie zawiodą. Mnie i nie tylko mnie, bo chyba każdemu to przeszkadza. A to jest dość konieczne, bo traktory nowe, kurczę, nie są takie tanie. Zaraz. Dobra, niszczysz rosnące w tym miejscu uprawy, spoko. Usunął mi się chyba Gebraut Maschinen mod na używane maszyny, ale te pługi ciągle są, więc możliwe, że tylko tekstury mi się pokasowały, kurczę. Ale to by było niefajnie. Niefajnie, kurde, bo tekstury mi się na pewno pokasowały, bo tu już widać, że jedzie niebieski traktor zamiast czerwonego Maseja. No nic, trzeba będzie to później popodmieniać ponownie, żeby było fajnie. Dobra, i teraz ogarniamy brzycze. Haha, pamiętam! Pamiętam, jak się to nazywa. Raz, dwa, przejedziemy pługi szóstki, to powinny na raz to zabrać. Nie chce mi się więcej tego objeżdżać. Zabiorą? Zabiorą. Super. To jeszcze zostanie nam z tamtej strony. Ciśniemy. Dawaj. Zaraz nam się noc zrobi. Niedobrze. Niedobrze. Dajemy. Raz, dwa. Trzeba się spieszyć. Okej, więc
jedziemy na farmę. Ale rzuca nim z tymi pługami. Ja pierdzielę. Ale nie rzuca. Pługi większe niż cały traktor. Dobra. Teraz wyślemy pracownika. Pola, jak tam sytuacja wygląda? Zaorany. Cele. Zbierz przynajmniej 3 pola. Zaorany. Więc pracownicy, załóż mi to. Dobra. Zasiej pszenicę, kukurydzę, rzepak. Zasiej. Spulchnij. Od razu to. Spulchnij od razu to. A my się przejdziemy i spulchnimy z jedno pole tam. I się chyba pożegnamy. A jak wygląda sprawa mechanika? Mogę się do sklepu dostać? Nie mogę, bo bym kurczę kupił sobie coś. Musimy tym traktorkiem, joyerkiem tam podjechać, żeby móc się szybko tepać do sklepu i obserwować ceny, więc ja tam podjadę i za chwilę się widzimy. Okej, jesteśmy w sklepie i czas się zorientować, jak tam z cenami kultywatorów. Czy stajnia zna coś sensownego? $30,000. Zaryzykuję, ale to znowu muszę tamtym traktorem przyjechać, naprawdę? Prawda? Dobra, więc jadę. Widzimy się za chwilę. Okej, dojeżdżamy. Już właściwie jesteśmy na polu. I to raz, dwa przejedziemy. I myślę, że skończymy odcinek. A tamtym polem się zajmę już po nagraniu. I co? I w następnym odcinku będziemy siali już. I kolejne będą ścinki, pszenicy i tak dalej. Póki co na razie zamierzam uprawiać tylko pszenicę. Bo koszt silosów, postawienia nowych silosów jest dość duży. A ja chcę bardziej, może jakby to powiedzieć, modernizować sprzęt. I potem dopiero się brać za resztę, bo tym sprzętem cały czas pracuję i chcę, żeby był on jak najwydajniejszy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Więc raz, dwa zakultywujemy to pole. Krótki odcineczek, ale no trochę szczerze mówiąc nagrywany na siłę, bo nie chcę, żeby było takie luki. A ciągle czekam za tą jedną rzeczą i gdy już będę mógł ją wam pokazywać regularnie, to spodziewajcie się naprawdę masy odcinków takich ekskluzywnych, które znajdziecie tylko u mnie. Od razu mówię, znajdziecie je tylko u mnie, więc już was teraz zachęcam do śledzenia mojej relacji z SFA 14, a nuż właśnie traficie na tę ekskluzywną relację, ekskluzywne odcinki, które będą się dość różniły od tych obecnych z SF-a z pewnych względów. Mam nadzieję, że będą wam się podobały. Mam nadzieję, że mi też to będzie sprawiało frajdę, bo mam bardzo duże nadzieje odnośnie tego czegoś i mam nadzieję, że to nam się spodoba. Więc zaraz to skończymy. Swoją drogą, tak mnie ciekawi,
Gracie też w FA14, czy on się może znudził? A może nigdy nie graliście, a chcielibyście zagrać? Jak to u was wygląda? Bo u mnie, ja niestety już cierpię na syndrom youtubera. Gram tylko na odcinkach praktycznie. Jedyną grą, jaką w jaką gram poza odcinkami, jest Assassin's Creed 4. Więcej nic poza odcinkami nie gram. Cały czas mi się to wydawało dziwne, no jak to, youtuber, kurczę, jak to możliwe, że on nie gra poza odcinkami, przecież let's play, on to nagrywa, to powinno go ciągnąć i tak dalej. A sam teraz cierpię na ten syndrom i powoli zaczynam rozumieć, dlaczego let's playerzy nie grają poza odcinkami. Poza odcinkami rzecz jasna tych gier, które nagrywają. Bo te, co nie nagrywają, to oczywiście każdy tam gra, jak tam chce, prawda? To jest ciekawy temat, moim zdaniem, bo wszyscy myślą z tym, ja tak myślałem, że to każdy sobie gra, o, nie ma odcinka tyle czasu, kurde, na pewno naparza w jakąś tam gierkę, ja nazwa w nosie. I tak jak dawniej też tak myślałem odnośnie niektórych youtuberów, let's playerów, ale teraz, gdy sam nim jestem, trochę inaczej patrzę na całe to postępowanie i rozumiem inne osoby tworzące takie filmy. Swoją drogą fajnie wygląda to przeskakiwanie tych tylnych części, tych kółeczek takich. Tylko, że trochę nienaturalnie to wygląda. W Agrarze 13 to było mega realistyczne. Fajnie to wyglądało, naprawdę. Tutaj jest taka imitacja, ale jednak czegoś tu trochę brakuje. Może przez to, że nie ma dynamicznej gleby, jest ciężej to, aby to zasymulować. Może z innego powodu tak jest, ale w każdym razie fajnie, że w ogóle jest. I teraz tutaj już machniemy po boku. Stój. Machniemy po boku i przejedziemy jeszcze wzdłuż, potem jeszcze tam z boku i koniec. Tamto pole jeszcze zakultywujemy za pomocą pracownika. Tak, wysłużymy się. Interes będzie kwitnął. Kwitnął? Kwitł? Jak to się wymawia? Nieważne. Dobra. Ostatni przejazd. Ostatni przejazd! Czy mu się uda? Czy to mu się uda? Czy zdąży? Czas ucieka! Czy uda mu się wygrać? Czy zdąży? Tak! Sekundy uciekają! Coraz przyspiesza, przyspiesza! Jest! Udało się! Tak! Zdobyła pierwsze miejsce w kategorii jak najszybszego kultywowania pola. I chyba pomyliłem grę z Farming Machines Championships, ale to nieważne. Okej, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, piszcie, czy gracie, czy nie gracie. Różne inne ciekawe propozycje. Lajkujcie, jeśli film wam się spodobał. Subskrybujcie, jeśli uważacie, że moja twórczość jest, ma jakikolwiek sens, wam się podoba. I to by było na tyle. Pa, pa.